Czy to jest jakaś kara, proszę księdza? Czy tak jest zawsze? Zapytał mnie kiedyś pewien uczestnik jednej z moich pielgrzymek do Ziemi Świętej. Rzecz działa się mniej więcej jakieś półtora miesiąca po powrocie z Izraela. Spotkaliśmy się przypadkiem i wtedy ten mężczyzna opowiadał mi prawie ze łzami w oczach, jak to wiele przeżył w Izraelu w czasie tej pielgrzymki, jaka była to dla niego ważna rzecz. Po wielu latach właściwie duchowej posuchy nagle doznał tylu skrzydleń. To było cudowne duchowe doświadczenie. Ale teraz, kiedy wrócił z pielgrzymki w ciągu półtora miesiąca, wydarzyło się mnóstwo złych rzeczy, w tym śmierć osoby najbliższej. Czy to jest jakiś związek? Czy Pan Bóg daje coś, żeby szybko zabrać, żeby człowiek nie mógł być szczęśliwy? No przecież to nie ma sensu. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć na tak postawiony zarzut, ale w pewnym momencie doznałem takiego przebłysku. I mówię, wie Pan, a może Pan Bóg przygotował Pana przez tą pielgrzymkę na przyjęcie trudnych rzeczy, tego krzyża, który miał nadejść. I bez tego prawdopodobnie no, nie udźwignąłby Pan tego wszystkiego. I dlatego ta pielgrzymka miała takie znaczenie. Obaj jakoś zamyśliliśmy się nad tymi słowami, bo ja sam byłem zaskoczony. Nie przygotowałem tego wystąpienia. W żaden sposób nie miałem jakiegoś na myśli jakiegoś sztampowego pocieszenia. No tak po prostu wyszło. Ale sam byłem zaskoczony całą wymową tych słów. Uważam, że miały one sens, dlatego że nawet Pismo Święte mówi niejednokrotnie o takim właśnie pocieszeniu, można by powiedzieć, na zapas, awansem. Przykład? Dzisiejsza Ewangelia. Dzisiaj święty Łukasz opowie o tym, jak Jezus wyprowadził swoich uczniów na górę, wysoko, żeby się wobec nich przemienić. W ten sposób można nawet powiedzieć, że fizycznie, faktycznie otworzył, uchylił dla nich nieba, żeby pokazać im, skąd tak naprawdę wyszedł. Ale ten moment triumfu oni mogli postrzegać jako pewnego rodzaju kropkę nad i, no bo jest to moment w tak zwanej karierze Jezusa w Galilei, no kluczowy, bo wszyscy właściwie spijają słowa z Jego ust, są zafascynowani Jego nauczaniem. To nie jest tylko fantastyczny retor, ale również jest to cudotwórca. Apostołowie już oczyma wyobraźni pewnie widzą się na przysłowiowych stołkach w gabinecie, który Jezus stworzy. Ta popularność no, nie może się przerodzić, nie przerodzić w coś jeszcze fajniejszego. No ale Jezus ma inny plan. Rzeczywiście na końcu będzie wielkie zwycięstwo, ale po drodze będzie masakra, tragedia, będzie śmierć krzyżowa. Apostołowie nie są jeszcze na to przygotowani, nie mają jeszcze takiej dojrzałości i stąd Jezus, można powiedzieć, na tej górze tych już najbardziej urobionych trzech apostołów, Piotra, Jakuba i Jana, ich przygotowuje na moment próby. Tak, żeby w odpowiednim momencie poskładały się wszystkie elementy tych pucli, tej układanki i żeby nie stracili wiary, tylko żeby oczyma wyobraźni, takiej duchowej wyobraźni, widzieli coś więcej. To jest pokrzepienie na ten moment próby. Gdy chodzi o pokrzepienie, prowadzenie, taką Bożą pedagogię, to ona właściwie codziennie nas dotyka. Na podstawie dzisiejszych czytań można powiedzieć, że są takie dwa moduły, przy pomocy których Bóg nas prowadzi i sprawia, że jeśli dajemy się prowadzić, to stajemy się dojrzalsi. Są to znaki i przykłady. Zobaczcie pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. Tam Abraham, który w krótkim czasie słyszy po raz drugi tą samą obietnicę. Abrahamie, wyjdź z namiotu, będę chciał ci powiedzieć coś ważnego. Otóż będziesz ojcem wielkiego narodu, spójrz w niebo, na niebie gwiazdy, jeśli zdołasz policzyć, no to właśnie tak liczne będzie twoje potomstwo. Chwileczkę. Abraham ma wówczas 85 lat. Czy jest tu jakaś ukryta kamera? Czy ktoś robi sobie ze mnie żarty? Ja nie mam jeszcze nawet jednego dziecka, a mam stać się w podeszłym wieku ojcem licznego narodu? Ale ta obietnica, Boża obietnica, opiewa na jeszcze jedną rzecz co najmniej. Patrz, ta ziemia, na której stoisz, daleko jest od twojej ziemi ojczystej, ale ta ziemia daje ci ją. I tu znowu Abraham mógłby, przepraszam bardzo, czy ja jestem w jakiejś ukrytej kamerze? Ta ziemia jest już zamieszkała, tutaj już mieszkają ludzie. Ja, który nie dysponuję żadnymi środkami wojskowymi, można powiedzieć, no bynajmniej nie takimi jak dzisiaj Władimirowicz, który pustoszy ziemię naszego sąsiada,
No i jak wezmę ją sobie w posiadanie? Od Eufratu do Nilu, no to jest kawał ziemi. Bóg rozumie, że Abraham potrzebuje dowodu. Dlatego godzi się zejść poniekąd do pułapu odczuwania i wrażliwości Abrahama i zgodnie z ówczesną retoryką, z ówczesnymi zwyczajami, po prostu wchodzi w tę narrację, jakbym tak powiedział. Otóż, kiedy zawierano przymierza albo składano obietnice, to towarzyszyły temu dziwne z naszej perspektywy rytuały. Na przykład ten, o którym mowa w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu. Abraham bierze 3 zwierzątka, zabija je na pół, przepoławia i potem kładzie je po obu stronach takiego swoistego szpaleru. W tych zwyczajach starożytnych taki zwyczaj towarzyszył właśnie składaniu obietnicy, zawieraniu przymierza, bo ktoś, kto wchodził w takie przymierze, składał obietnicę, miał przejść w tym szpalerku i przyzwyczaić się do widoku martwych zwierząt, w domyśle, jeśli złamie obietnicę, okaże się krzywoprzysiężcą, wówczas będzie wyglądał tak jak padlina tych zwierząt. Innymi słowy, bardzo sugestywny obraz, ale chyba najbardziej szokujące jest to, że Bóg sam przez ten szpaler zdecydował przejść, aby udowodnić Abrahamowi, że bynajmniej nie ma zamiaru go zwodzić. To znak. Abraham chwycił się go, ale to nie znaczy, że ustąpił lęk. Nawet w momencie, kiedy Bóg przechodził przez ten szpaler, wówczas pisze autor natchniony o lęku, który się obudził w Abrahamie. Jest tam wątek nocy, ciemności, snu. To są wszystko obrazy śmierci, a więc można powiedzieć, że w Abrahamie, pomimo tych lęków, które były, była jakaś nowa nadzieja. Te dwie rzeczy mogą istnieć w jednym człowieku równolegle. Abraham wciąż się bał, wciąż miał obawy, ale nadzieja, która została wlana w jego serce, no cóż, była nie bezprecedensowa, nie do zastąpienia, była bezcenna. Znaki mają to do siebie, że są bardzo potrzebne. My na co dzień znaki otrzymujemy od Boga, tylko są trochę niebezpieczne, bo można je opacznie zrozumieć. O wiele pewniejsze są przykłady, dobre przykłady ludzi, których warto naśladować. W dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł, trochę brzmi to jak megalomania, zaleca siebie jako przykład. Ale trzeba zrozumieć cały kontekst, żeby zrozumieć, że Paweł nie jest jakiś ani pyszałkowaty, ani nie jest zarozumiały, ani nic takiego. Paweł jest akurat w więzieniu i co tu dużo mówić, nie jest w sytuacji do pozazdroszczenia. Ważą się jego losy. On nie wie, czy wyjdzie żywy z tego więzienia, bo starożytni Rzymianie właściwie nie byli zainteresowani jakimiś długoletnimi odsiadkami, to znaczy sprawianiu, żeby więzień na przykład dożywocie odsiadywał w więzieniu. Nie. Albo był winny, albo niewinny. Niewinny do domu. Winny, no to albo wielka grzywna, albo o głowę krótszy. Krótko mówiąc, a Paweł, po prostu teraz ważą się jego losy, jego życie jest na włosku, a ten, jak dziwak jakiś, po prostu cieszy się. Cały ten list do Filipian jest listem o radości. No, to już jest takie apogeum radości. Tutaj po prostu już nic więcej nie można dodać. Paweł po prostu promieniuje tam radością, mimo że nie powinno mu być do śmiechu. Jest w więzieniu. Ważą się jego losy. A on cieszy się, uwaga, z tego, że udało mu się zagospodarować taką niszę, jaką jest więzienie, bo mógł na przykład głosić dobrą nowinę komu innemu, jak nie właśnie strażnikom więziennym, komu innemu, jak nie tym swoim współwięźniom, którzy byli cali pogubieni, cali poranieni, poturbowani wewnętrznie. Ci mieli szansę dzięki temu uwięzieniu usłyszeć od Pawła dobrą nowinę. No to przecież radość. Paweł pisze o takich radościach, małych radościach, żeby skonfrontować z nimi wspólnotę w Filipii, dzisiejszej Grecji. W tej wspólnocie, bardzo żywotnej, bardzo dynamicznej, zaczęły dawać znać o sobie takie małe rzeczy, czynnik ludzki mówiąc krótko. Zaczęli charyzmatyczni liderzy po prostu rozrywać tę wspólnotę, tworzyć koterię i nawzajem napuszczać się na siebie. Paweł nie mógł tego znieść, bo wiedział, że grozi to rozłamem i po prostu widział, że oni hołdują jakimś małym ludzkim rzeczom, zamiast zająć się
konkretami, patrzeć we wspólnym kierunku i niejako konfrontuje ich swoją sytuację z ich. Czy wy nie macie nic do roboty? Czy rzeczywiście chcecie spędzić czas na podziałach, na tworzeniu jakichś rowów, które są nie do zasypania później? Zobaczcie na mnie. Ja się ekscytuję takimi prostymi rzeczami. Polecam, chcę, żebyście byli moimi naśladowcami. To będzie bardzo cenne i o wiele bardziej produktywne niż to, co robicie. Moi drodzy, myślę sobie, że ten akurat przykład można zrozumieć w kontekście dzisiejszej sytuacji. Zobaczcie, ile ludzi na wschodzie straciło swoje domostwa, straciło swoich bliskich, straciło dobytek życia. Oni szukają teraz domu. My w konfrontacji z nimi, nawet jeżeli nie przelewa nam się, jesteśmy w o niebo spokojniejszej sytuacji. Jesteśmy w o niebo lepszej sytuacji. Dlatego być może jest to także zaproszenie, żeby przewartościować różne rzeczy. Naprawdę chcesz tworzyć problemy o nic? Naprawdę chcesz ciągle się na kogoś gniewać albo komuś coś zarzucać? Naprawdę chcesz po prostu podziałów? Nie ma innych zmartwień? Teraz jak niczego potrzebujemy jedności i radości, bo jeżeli tą utracimy, to niestety wróg zwycięży już dziś. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta chrześcijańska perspektywa na przekór właśnie okolicznościom, które nie nastrajają optymistycznie, zaprasza nas do radości. I tu małe lokowanie produktu. Kochani wszyscy, którzy interesują się moją książką, zawsze radośni. Wiedzcie, że właśnie w piątek została już przekazana bezpośrednio do druku. A więc wszystkie kwestie związane z edycją i tak dalej zostały wyprostowane, została zrobiona okładka, wszystko poszło do druku, no i teraz lada chwila powinna się ukazać. Wszystkich, którzy szukają pokrzepienia w Słowie Bożym, zapraszam na rekolekcje, które rozpocznę w najbliższą niedzielę w parafii świętego Józefa w Toruniu. Będę je głosił aż do środy przyszłego tygodnia i będę chciał się z wami dzielić właśnie tą radością, która płynie ze Słowa Bożego, na przekór wszystkim ciemnym typom i sytuacjom, którzy chcieliby nas tego bezcennego skarbu radości pozbawić. Życzę wszystkim fantastycznego dnia, wieczoru. Trzymajcie się dobrze. Niech Pan będzie z wami. Pozdrawiam.